Cześć wam. Ja to mam bekę, tak od rana patrzę, ale musiałem coś powiedzieć, bo to jest niemożliwością w ogóle. Ja już się z tego nabijałem dawno, właściwie to z ludzi, z naiwnych. Jak śledzę te internety, zawsze miałem ten swój wpis, musiałem gdzieś tam szpilę wbić. No to, nie wiem, dużo ludzi, ale dobrze, że nie byłem sam. Dużo ludzi myśli, że o, to znalazł się Budda wielki. No szkoda, że nie Allah i że mu nie lizali tyłka. Wszyscy się onanizowali tym Buddą, Budda, Budda to, Budda tamto i tam dary jakieś w ogóle już przegięcie pały z samochodami. Ja mówię, no jasne, tak, bo facet altruista się znalazł, filantrop, kurde Rockefeller. Ja pierniczę wszystko rozdaję, bo jest aż tak dobry i ciśliniący się tam w tych komentarzach, że tak, na priv, jestem zainteresowany, priv, chcę, ja też chcę samochód, kurwa, od niego, od mojego bożyszcza. Kurwa, weźcie, ja nie wiem, ludzie, patrz, facet ma 2,5 miliona subskrybentów, żyje z reklam, też między innymi, wyświetlanych na YouTubie, bo można tak przy takiej oglądalności mieć szmal. Robię sobie jajca, zarabia na tym wszystkim. Jak widać, że no, jeszcze nic nie wiadomo do końca. Jeszcze nie ma tutaj co czarować i przewidywać, ale jeżeli już jest CBŚ, no to jest coś na rzeczy, zwłaszcza, że parę osób też zatrzymanych, a jeszcze dzień wcześniej nagrywa ostatni odcinek, bo on za cholerę nie chce w ogóle mieć nic wspólnego z różnym elementem, jakimiś tam szemranymi gościami z lewymi, czy tam jakimiś tam interesami, patologią internetową. I te ciśniący się ludzie, mówię, jacy wy jesteście, jacyś, tacy ktoś, karmienie głównym, ja ci sypnę, a ty zbieraj spod moich stóp. Synu i zaciera ręce i liczy dolarsy, tak jak Derpieński sobie robi jaja. Jak sobie wrzucicie taki program na YouTubie, czy Rutkowski oszukał Polaków, to tam wszystko będziecie wiedzieli, że są to wymyślone postaci. To się wynajmuje na chwilę samochód, na chwilę się otwiera szampana, a taka Derpieński liczy dolarsy faktycznie, bo wy oglądacie i komentujecie te żałosne programy. To są takie uwierzenie w konfabulację, to są takie sprawy konfabulacyjne. Ja znałem gościa, on już nie żyje. 1,60 m. On tak był święcie, no, fakt, że on pił wcześniej dużo alkoholu, ale to nie znaczy, bo ktoś może mieć po prostu z psychą, albo znalazł fantastyczny sposób, tak jak ten Flifier, jakiś ten cały wymazany w okularach, co on żuje gumę, nie, to przecież on jawnie bekę sobie robi. Nie sądzę, że to jest debil, chociaż z pierwszego punktu, no jak pierwszy raz go zobaczyłem, to tak go oceniłem, nie? Mówię, co za palant, ale on może wzruszać ramionami, mieć tak wywalone na was wszystkich, na mnie, na każdego. Ile tam przyszło pieniążków, nie? No. Im więcej takich debilnych właśnie sytuacji, im więcej komentarzy, hajs się na reklamach zgadza i o to wszystko chodzi, a ja nie dokończyłem. I ten właśnie koleś, świętej już pamięci, on konfabulację uwielbiał uprawiać. Wszystkim opowiadał o tym 1,60 m. Jak brał udział w różnych misjach w Iraku, w Afganistanie. On naprawdę znał bardzo dużo różnych szczegółów. Opowiadał, jak to te plecaki targali po 30, 40 czasami kilo, ale 20 kilo to już w ogóle spokojnie i musieli gdzieś tam przez pustynię zapierdzielać po 20, po 50 nawet kilometrów. On to sobie tak wmówił, że on był święcie przekonany, że on tam był. On znał każdą odpowiedź. Czytał wiele książek na ten temat, oglądał wszystkie filmy Rambo i oczywiście Rambo nie, to nie jest ta tematyka, ale też te wszystkie w ogniu, helikopter w ogniu i te różne inne pustynne burze, te operacje, on to wszystko miał w jednym paluszku
I ci ludzie jadą na takie, bo być może są tacy, którzy już w to uwierzyli, nie? Bo to jest taka poza. To grasz. To grasz. Gdybym ja miał taką mentalność, a nie potrafię tego robić, ja bym za chwilę sobie robił narcystyczne zdjęcia, ktoś mówi, ale narcyz, ale to. Wynajął sobie jakiegoś, są tutaj przecież i Lambo, i różne inne samochody. Zaczął się tak promować, świrować. Powoli bym zaczął zbierać pieniądze z reklam. Rozrastałby mi się kanał. Bym był jakimś tam bożyszcze, jakieś tam kobiet i paru mężczyzn. I bym trzepał kasę. I im dalej, tym bardziej by mnie fantazja ponosiła. A teraz z tej reklamy zainwestuję w jakąś dobrą restaurację, o której ludzie nawet nie mają pojęcia, jakie tam są ceny. A wszyscy, kurde, gdzie on się tak to robi? Co on zrobił takiego? Ja pierniczę. Dopiero co test misja kręcił tam z tymi trzema marnymi tysiącami subskrypcji, a tu patrz, a jeszcze mało tego. I robi jakieś prezenty na święta. Rzuci ochłapy gdzieś tam bezdomnym. Właśnie. Prawdziwy filantrop pomaga po cichu i nie potrzebuje rozgłosu. Niemal. Nieraz jest taka sprawa się później gdzieś tam rozwiązuje. Gdzieś ktoś znalazł jakieś zapiski, kogoś starszy pan, miliarder, gdzieś tam. On wspierał jakiś na przykład dom starców w Stanach czy gdzieś tam i nigdy się nie przypucował, że to on. I gdzieś tam przez rachunki czy przez coś dopiero to wyszło. I to jest klasa, a nie rzucanie otrębów i to wpierdalanie tam na czworaka na chodniku z brudnej kałuży. I tyle chciałem powiedzieć z dumą, że ja taki nie jestem. Budda, Allah, módlcie się do niego, liście mu stopy. Kuźwa, jakie to jest wszystko gówniane w tych czasach. Ktoś by powiedział, o, pewnie mu zazdrościsz po klasku i tych subskrybentów. Nie powiem, że nie. Oczywiście nie musiałbym mieć 2,5 miliona subskrybentów, ale żeby chociaż trochę ich przybyło i żeby słuchali zacnych treści. Ale tak nie jest, bo ogólnie wiadomo, że promowane jest gówno. Ja nie będę wymieniał teraz zespołów różnych, które dają ciała, gdzieś tam nie występują, albo w ogóle jadą z playbacków, z komlą, czy z komlają. Korzystają z autotuna, nie potrafią śpiewać, ale piszczą nastolatki do chorych, wulgarnych, debilnych tekstów. Jak wszędzie widzę te gołe dupy, tego liznę, na czym to w ogóle jest oparte, na dowcipie erotycznym, gdzieś na podtekstach, to się chce żygać. I większość ludzi to kupuje, niestety. Nie ma poklasku dla muzyki klasycznej, dla piękna, dla wierszy, dla poezji, dla jakiejś liryki, dla chwili zastanowienia się tu i teraz, co robimy i po co i do kiedy. Tylko jest cały czas bum, 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 kup w media, to sram, to co zrobi ci kanapkę, podetrze dupę, bum, 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 bum i tak spierdala 30 lat życia na przykład. Ale było fajnie, bum, 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 bum i przechodzi przez te jezdnie. To jest kolejny powód do nakręcenia odcinka o tym przepisie. Bardzo dobrym moim zdaniem, ale to już nie na ten, nie teraz, to już na kolejny odcinek. I właśnie nie dla Polaków jest ten przepis, bo 30 lat temu w Słowenii, jak się zdziwiłem, że mnie przepuszczają, to byłem tym zachwycony, zauroczony. Ale to nie jest dla baranów, który pomimo tego nie jest zwolniony z rozglądania się. A ja śledzę dalej historię. Być może, bo też już są takie tematy, że jest to odwrócenie uwagi od czegoś znowu ważniejszego w Polsce. Zostaw komentarz, ewentualnie łapkę, jak ci się podobało. I do usłyszenia, do zobaczenia.